Od najbliższej soboty obowiązywać będzie na stałe kilka istotnych zmian w funkcjonowaniu miejskiej komunikacji. Pierwsza z nich dotyczy likwidacji przystanku przy Domu Pomocy Społecznej Kalina. Aż 17 autobusów jadących ulicą Pułaskiego od 15 stycznia zatrzymywać się będzie w nowej lokalizacji. Dosłownie kilkadziesiąt metrów wcześniej tuż przed wjazdem w ulicę Chopina. Druga zmiana dotyczy trasy przejazdu 11. Nowy szlak znaleźć można na stronie PGK. Ostatnia korekta to zmiana lokalizacji przystanku Raczkowska-Szafirowa. Od soboty autobusy z numerami 3. I 21 będą zatrzymywały się za skrzyżowaniem ulicy Raczkowskiej z Szafirową, nieco bliżej ulicy Brylantowej. Wszystkie informacje dotyczące wspomnianych zmian można znaleźć na stronie pgk.suwalki.pl.